Też już za moment pojawią się tutaj pod sceną. Zapraszamy do zajmowania miejsc. Dźwiękach orkiestry z Mogilnicy, która to zagra, nawet teraz zagra, abyśmy tutaj wszyscy mogli komfortowo ulokować się i móc współuczestniczyć w oficjalnej części tegorocznych dożynek powiat gminny Kozłowo. Cześć! Szukałem kogoś znajomego. Raz jeszcze bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy cały czas licznie zmierzają w stronę sceny, w stronę widowni, aby już za kilka minut rozpocząć oficjalną, plenerową część tegorocznych dożynek powiatowo-gminnych pod Żywole.
Szanowna Pani Minister Klimatu i Środowiska, Panie Marszałku, Panie i Panowie Parlamentarzyści, drodzy przyjaciele samorządowcy, na czele z gospodarzem miejsca, panem wójtem gminy Odrzygów, drodzy zaproszeni goście, bohaterowie dnia, rolnicy, wszyscy mieszkańcy powiatu i gminy Odrzygów. Duma i wdzięczność to dwa uczucia towarzyszące nam wszystkim obecnym na dzisiejszym święcie dziękczynienia. Festiwal kapel, zespołów, śpiewaków, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń w Odrzywole już zapraszam. Szanowni Państwo, mogę powiedzieć, że oprócz tej społecznej działalności gmina wiele robiła w sferze inwestycyjnej. Celem naszym jest, żeby to miejsce było przyjazne dla mieszkańców, żeby tutaj wracali. Ksiądz proboszcz powiedział, że dużo młodych wjeżdża. Tak, ale też widzimy trend odwrotny, że zaczynają się powroty, zwłaszcza starszych ludzi do naszej gminy. Chcemy, żeby wracali ze świadomością, że jest to bardzo piękne miejsce. Rozbudowujemy oczyszczalnie ścieków. Myślę, że na długie lata zapewni to czystość tych pięknych terenów położonych nad rzeką Drzewiczką i Pilicą. To jest koszt potworów i na śpiewu i żartu, które gwarantuje nam bezpieczeństwo od wroga. Rząd Prawa i Sprawiedliwości deklaruje, że będziemy was wspierać, będziemy przeznaczać środki, tak jak tutaj była mowa, na inwestycje. Minister, panie marszałku, pani wiceminister, państwo parlamentarzyści, wszyscy zaproszeni goście, przede wszystkim panie starosto, panie wójcie, szanowni, kochani mieszkańcy, drodzy rolnicy. Ja przypominam sobie taki moment, kiedy rozpoczął się COVID, kiedy ogłoszono pandemię, to szanowni państwo, większość Polaków ruszyła do sklepów spożywczych. Pożywność. Właśnie pożywność. Nikt nie biegał, żeby kupować telewizor, czy też, szanowni państwo, obuwie, nie wiem, różne inne rzeczy, które są na co dzień nam potrzebne, tylko właśnie wszyscy ruszyli po żywność. Drugi taki moment to moment, kiedy 24 lutego 2022 roku okazało się, że rozpoczęła się wojna. Ponownie Polacy ruszyli po żywność. Proszę pana? Nasz wujek. To jest wujek? Tak, tak jest, to jest wujek. A jak wujek ma na imię? Moje siostry. Ja Paweł Czarczyk. No pięknie, dobrze, dziękuję. Dziękujemy.